Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, ja nazywam się Łukasz Maciejewski, a to jest Hot or Not Flash przed kolejką numer 24 i dawno nie miałem okazji, żeby wypowiedzieć ten slogan, no bo dawno nie była Flasha, więc cieszę się, że wracam na kanał. W każdym razie, dużo dzieje się w fantasy, bo po pierwsze dostaliśmy aktualizację na temat stanu zdrowia Salaha, Saki czy Gordona. Poza tym Klopp wspomniał o grypie, która panuje w szatni. Za zakrętem czekają również na nas podwójne i puste kolejki, więc jak wspomniałem, jest o czym gadać. Zatem jeśli lubicie te krótsze odcinki, takie 10-15 minutowe, to zostawcie łapkę w górę, a ja lecę z kontuzjami. Bo tutaj, jak powiedziałem, po pierwsze mamy aktualizację na temat Salaha, który na pewno opuści kolejkę numer 24. Do treningów ma wrócić w przyszłym tygodniu, ale też Klopp bardziej powiedział to w tym sensie, że on ma nadzieję. On nie jest przekonany, że wróci w kolejnym tygodniu, tylko mówił to w tym kontekście, że ma nadzieję, że wróci w kolejnym tygodniu. Stąd ja mam Salaha jeszcze i na pewno go teraz będę sprzedawał. Myślę, że nie ma go trzymać, nie ma czego trzymać w związku z tym, że skoro to jest kontuzja mięśniowa, no to nawet jeśli wróciłby na mecz z Brentford, to ciężko, żeby rozegrał dwa mecze w ciągu tam 3 czy 4 dni, więc po prostu jest z nim lipa. Jest też grypa w ośrodku szkoleniowym The Reds. Nie wiemy, kogo ona dotknęła tak naprawdę i to jest najgorsze. Wiemy na przykład, że Joe Gomez nie brał udziału w treningu i to można potwierdzić. Idąc dalej, wszyscy są gotowi do gry w składzie Manchesteru City. Dla jednych są to dobre informacje, dla innych gorsze. Na przykład dla menedżerów fantasy to chyba nawet gorsze, bo wiadomo, że rotacja będzie troszkę odpalać. W Newcastle nie mamy jednak aż takiego kłopotu bogactwa, ale wiemy na pewno, że kontuzja Gordona rzekomo nie jest aż tak poważna. W każdym razie tą kolejkę opuści tak samo jak Isaac, ale Gordon może być gotowy na kolejkę numer 25 lub na kolejkę numer 26, więc być może nawet lepiej poczekać i przetrzymać go na ławce. Do składu Spurs wrócił za to Hugh Minson, który odpadł z Pucharu Azji, no w związku z tym będzie już gotowy do gry na weekend. Będzie również Bukayo Saka, który doznał jakiegoś tam małego urazu w meczu z Liverpoolem, ale będzie z nim wszystko w porządku. Nie wiadomo co z Ziną i z Jesusem, bo tutaj decyzja będzie typowo podjęta przed meczem, nie mamy konkretów. Wiemy za to, że kolejkę numer 24 opuści Joao Pedro z powodu kontuzji uda. W związku z tym jest szansa, że Pascal Gross przejmie rzuty karne, więc jeśli ktoś go ma, jeśli ktoś go trzyma, to jak najbardziej warto go wystawić. Wiemy też, że Konsa wypada na 3-4 tygodnie. Jeśli ktoś ma Matiego Kasza, to jest dobry moment, żeby go wystawić, ale myślę, że mało takich menedżerów zostało. Na koniec dodam jeszcze, że jutro o 11 będziemy mieli Deadline Live, gdzie też powinniśmy mieć wycieki z składu City. Gdzieś tam pojawiają się pewne predykcje, że ewentualne minuty i wyjście w pierwszej 11 Kevina De Bruyne może być zagrożone. Stąd też poczekałbym z transferem Belga, jeśli bym tego nie zrobił. Tutaj takie konto na Twitterku, które często przewiduje te składy City, tym razem nie ustawiło Kevina De Bruyne w pierwszej 11 i oczywiście nie mówię wam, żebyście traktowali to teraz jako wyrocznie, ale bardziej właśnie na taką wskazówkę i ostrzeżenie, że jeśli ktoś go nie kupił, to bym poczekał na przykład jutro do tego Deadline Live, gdzie będziemy mieli pewnie wycieki składu City i wtedy podejmiemy tą taką wiążącą decyzję na temat transferu. Także powtórzę, nie chcę tutaj nikogo straszyć i tak dalej, po prostu być może lekko ostrzec, że tym razem Kevin De Bruyne może nie wyjść w pierwszej 11, bo na przykład w tym meczu z Brentford ten sam użytkownik przewidywał, że Kevin De Bruyne ma tylko 55% szans na wyjście w pierwszej 11, a ostatecznie Belek zagrał pełne 90 minut. Tym razem daje mu 40% szans na wyjście w pierwszej 11, więc też może wyjść po prostu różnie. Różnie może być również jeśli chodzi o skład Liverpoolu. Tutaj też mamy pewne wątpliwości ze względu na to, że Klopp powiedział, że w szatni jest grypa. Wiemy na pewno, że Gomez nie trenował z drużyną i to może być ten zawodnik, który zachorował na 100%, ale kto poza nim? Niestety nie wiemy, nie mamy żadnych informacji. W sumie FPL Toni fajnie sobie zażartował, w sumie może nie zażartował, może to jest też prawda, może ma jakieś wycieki, ale w każdym razie napisał, że Diogo Jota ma większe szanse na złapanie wirusa, ponieważ jest bardziej kliniczny, a Darwin Núñez to pewnie opuści tam sytuację, jak zwykle nie trafi nawet na wirusa. Więc co do tej grypy, to szczerze nie mamy zbytnio konkretów, mam nadzieję, że jutro przed Deadline Live będziemy wiedzieć więcej. Wiemy jednak natomiast, że w kolejce numer 25 będziemy mieli podwójną kolejkę, czyli coś, co bardzo uwielbiamy, jeśli chodzi o fantasy Premier League. Dwa spotkania w tej kolejce rozegrają drużyny Manchesteru City, Brentford, Liverpoolu oraz Luton, więc warto mieć na uwadze te drużyny, jeśli będziemy robić jakieś transfery. Takim słowem wstępu. W tygodniu została potwierdzona również podwójna kolejka numer 28. Podwójna kolejka numer 28 będzie rundą, gdzie po dwa mecze rozegrają Bournemouth oraz Luton. Bournemouth zagra z Sheffield i Luton, a Luton zagra z Crystal Palace i Bournemouth. Trochę więcej informacji wpadło nam również odnośnie pustej kolejki numer 29, gdzie potwierdziło się trzecie spotkanie. spotkanie. Tym trzecim meczem obok Burnley, Brentford i Fulham ze Spurs będzie mecz Aston Villa z West Hamem. Czekamy jeszcze na inne rozstrzygnięcia i cała kolejka będzie potwierdzona przed kolejką numer 27, więc na całe potwierdzenie jeszcze musimy poczekać. Tutaj na planszy zamieściliśmy informację, co musi się wydarzyć, żeby ten mecz nie został rozegrany lub został rozegrany, więc warto sobie prześledzić, jeśli ktoś nie śledził, a pewnie większość z Was już sobie śledziła. Na koniec jeszcze z ciekawych plansz odnośnie kalendarza to aktualizacja takiego grafu z drużynami, które powinny uczestniczyć w danych kolejkach w DGW 29, DGW 34 oraz DGW 37. To są najświeższe informacje, jakie mamy na ten moment, więc warto też sobie bardziej to przeanalizować. A ja przechodzę do polecanych transferów przed tą kolejką i moim zdaniem byłoby to 3 zawodników. W sensie wybrałem celowo obrońcę, pomocnika i napastnika i to byłaby trójka zawodników, na których chciałbym się skupić i nawet zakładam scenariusz, że całą trójkę kupię przed tą kolejką, bo mam dwa free transfery i za minus 4 może też poszaleję. Pierwszym zawodnikiem mógłby być Alfie Doughty. Alfie Doughty to jest obrońca, który dotyka piłki średnio najbliżej bramki przeciwnika. Jego pozycja średniego kontaktu z piłką jest o 8 metrów bliżej bramki przeciwnika niż np. Trenta, Porro czy Trippiera. Wykonuje on stałe fragmenty gry, a jak wiemy popularna lutownica akurat w tym czuje się jak ryba w wodzie, gdyż w tym sezonie z samych rzutów rożnych zdobyli 7 bramek i jest to 3. najlepszy wynik w całej lidze. Generalnie oni zdobywają dużo bramek, bo nie licząc rzutów karnych, czyli patrząc tylko na gole bez rzutów karnych, od początku grudnia oni zdobyli 17 bramek i jest to 4. wynik w całej lidze. No i to też przykłada nam się na punkty Doughty'ego, bo jeśli zobaczymy sobie na punkty Alfiego Doughty'ego, to on od kolejki numer 15 i meczu z Arsenalem zdobył tak 8 punktów, 0, 9, 7, 9, 6, 3, więc generalnie wygląda nam on na bardzo, bardzo fajną opcję i ja szczerze powiedziawszy bardzo rozważam go do składu i wiem, pojawi się argument z drugiej strony, że przecież Luton nie notuje czystych kąt. No i prawda, Luton nie notuje czystych kąt, ale my w składzie mamy obrońcę, mamy Pedro Porro, który od kolejki numer 9, jeśli dobrze pamiętam, o tu już sobie tak roboczo kliknąłem, który od kolejki numer 9 zachował tylko jedno czyste konto, więc skoro mamy gracza, który jest ponad milion droższy, który nie notuje też czystych kąt i jest pewnym punktem naszego składu, to czemu nie wziąć tego Doughty'ego? W sensie, ja nie chcę teraz mówić, że Luton jest dobre w defensywie, bo oczywiście nie jest, ale są na przykład lepsi od właśnie Tottenhamu, bo od tej kolejki numer 9, o której wspominałem, Luton zachowało 2 czyste konta i miało mniejszy współczynnik oczekiwanych goli straconych, więc po prostu myślę, że warto spojrzeć na Alfiego Doughty'ego, warto też spojrzeć na Diogo Jotę, który po powrocie w 280 minut zdobył 4 gole i 3 asysty, czyli dawał nam zwrot co 40 minut. Generalnie w całym sezonie w 911 minut zdobył 8 goli i 5 asyst, czyli zwrot co 70 minut, więc widzimy, że nawet na przestrzeni całego sezonu on po prostu regularnie uderza. Liverpool jest bardzo mocny u siebie, a teraz właśnie mają mecz z Burnley u siebie i następnie w tej podwójnej kolejce również będą mieli Luton u siebie. No i oni, jeśli zobaczymy sobie na tylko spotkania u siebie, to oddają średnio 24 uderzenia na mecz. Jeśli zobaczymy sobie na drużynę, która jest na drugim miejscu w tej statystyce, to jest to Tottenham i jest to tylko 18 uderzeń, czyli widzimy, jaka przepaść jest między Liverpoolem a kolejną drużyną, jeśli chodzi o uderzenia na własnym stadionie. Zdobywają też średnio 3 bramki na mecz na Anfield, więc po prostu jest to świetna drużyna, która przy okazji wyjątkowo czuje się na własnym stadionie. Co do minut Joty, to na razie mamy pewne, dopóki nie ma Salaha, no to raczej powinien grać wszystko w pierwszej 11. Warto też jednak pamiętać u niego oczywiście o pustej kolejce numer 26. O tej pustej kolejce numer 26 nie musimy jednak pamiętać u Iwana, który nie dość, że ma podwójną kolejkę numer 25, to jeszcze zalicza spotkania w blanku 26 i w blanku 29, więc jest to totalnie wymarzona opcja menadżerów Fantasy Premier League. Tonek, gdy wrócił, gra po prostu swoje, bo w pierwszym meczu zdobył gola i miał 8 punktów, w drugim meczu miał gola i asystę, zdobył 10 punktów. Teraz w tym ostatnim spotkaniu z City zblankował, ale też to niczego nie przekreśla. Też chyba nie przekreśla niczego ten gorszy kalendarz, bo mimo tego, że teraz w tych najbliższych meczach raczej ma cięższe spotkania niż łatwiejsze, bo ma Wilki, później ma podwójną kolejkę, gdzie ma Liverpool i City, dalej ma West Ham, później ma Chelsea, Arsenal i dopiero później od kolejki numer 29 zaczyna mu się troszkę lepszy kalendarz. To też, jeśli zobaczymy sobie na jego historię spotkań z innymi dobrymi drużynami, wcale nie musi niczego przekreślać, gdyż on w poprzednim sezonie w meczach z top 6 zdobył 8 goli i 2 asysty w 10 spotkaniach i średnio w meczach z tymi drużynami robił 6,7 punkta na mecz, a zresztą stawki robił średnio 4,4, więc generalnie widać, że te spotkania z czołówką mu leżały. No i też po tym powrocie po prostu dochodzi cały czas do tych świetnych sytuacji, gdyż oddał 8 uderzeń, z czego 5 były setkami. Więc skoro mamy gracza, który, jak powiedziałem, ma DGW 25, ma BGW 26 i BGW 29, jest regularny, ma rzuty karne, ma pewne 90 minut, to myślę, że po prostu warto w niego niego wchodzić i ja prawdopodobnie kliknę go za Solanki. Z Solanki oczywiście jest taki problem, że on ma to DGW28, ale o tym będę myślał później. Na razie prawdopodobnie go sprzedam, tym bardziej, że jak wspominałem w dylematach, ta jego forma w ostatnich meczach nie była najlepsza. W ostatnich dwóch meczach oddał tylko jedno uderzenie. Przejdźmy jeszcze na koniec do kapitana, bo to też na pewno będzie fajne w tej kolejce, chociaż myślę, że u Haalanda już będzie około 140% efektywnego posiadania, choć ja na 90% nie pójdę w Norwega, tylko będę szukał innych opcji. Mamy Diogo Jotę, którego planuję kupić i który, jak wspominałem wcześniej, jest naprawdę w bardzo wysokiej dyspozycji, a Liverpool u siebie zgniata przeciwników. Mamy Richarlisona, który no jest, nie wiem, w niesamowitej formie. W sumie z chęcią też bym pokazał punkty, które zdobywał Richarlison w ostatnich meczach, bo to też jest po prostu niemożliwe. On od kolejki numer 16 miał 15 punktów, 9, 8, 1, 8, 8, 7, 15. Więc skoro mamy gracza w takiej formie, który zagra na Brighton, które oczywiście nie lubi się z czystymi kątami, to też można to jak najbardziej starać się wykorzystać. Stąd Richarlisona tutaj zamieściłem. Spójrzmy sobie na statystyki w ostatnich 4 meczach. Richarlison zdobył punktów 38, Jota 36, Haaland 6, no ale oczywiście on grał tylko w 2 spotkaniach i to jeszcze niepełnych. Poza tym Richarlison zdobył 5 bramek, miał 4 setki i jak wspominałem, po prostu jest w bardzo dobrej dyspozycji. To samo możemy powiedzieć o Jocie, a czy możemy powiedzieć o Haalandzie? Szczerze nie wiem, bo jeśli zobaczymy sobie na jego liczby, to miał już całkiem niezłe sytuacje. Miał 1 setkę, miał łącznie 94 setne oczekiwanej bramki, a licznik goli wciąż wynosi 0, więc teoretycznie ta forma jeszcze nie przyszła, ta najwyższa forma nie przyszła i też gdy zobaczyliśmy sobie na jego poczynania boiskowe, to też nie czuliśmy, że po prostu jest to najwyższa forma Norwega, ale wiadomo, że on w każdym momencie może się obudzić. Ja jednak zmierzam do tego, że ja poczekam, aż on się obudzi, że nie możemy żyć, nie wiem, w ciągłym strachu, że Erling Haaland to najlepszy zawodnik w całej lidze i trzeba mu od razu dawać opaskę. Ja z chęcią poczekam, aż on wróci do formy, tym bardziej, że wciąż mamy opcje jak Jota, jak Richarlison, mamy też Palmera, który zagra z Crystal Palace, czyli drużynę bardzo osłabioną, a Chelsea może delikatnie ostatnio się odbiła po tym spotkaniu z Aston Villą, w sensie zobaczymy, czy się odbiła, ale wrócili Nkunku, wrócił Jackson, więc generalnie z przodu ten potencjał ofensywny może się pojawić, więc dajcie znać w komentarzu, komu wydajecie opaskę. Ja na ten moment mam na Richarlisonie i tak chyba zostanie, ale zobaczymy, co jeszcze się wydarzy jutro podczas Deadline Live, więc zapraszam Was jeszcze raz na jutrzejszy stream, który będzie o godzinie 11. Przypominam również o dylematach, które są na naszym kanale, tam omówiłem wszelkie strategie użycia chipów, więc jeśli nie wiecie, jak sobie zaplanować to najbliższe kolejki, to jak najbardziej odsyłam jeszcze do tego odcinka. Tam wyszło około 30 minut, więc też nie jest źle. Także słyszymy się jutro w Deadline Live i życzę Wam zielonych strzałek dla tych, z którymi się nie będę słyszał. Na razie.